Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Muscle Power, Bartek Guran z tej strony. Kolejny temat, bardzo istotny, przez wiele osób pomijany, to witamina D3, a więc witamina, która tak naprawdę często jest zapominana, często jest w jakiś sposób marginalnie traktowana. O czym musimy tutaj pamiętać? Przede wszystkim przychodzi okres jesienno-zimowy, a więc okres, kiedy nasza ekspozycja na słońce jest znacznie mniejsza, kiedy nasza skóra mniej będzie produkować tego typu witaminy. Właściwie można powiedzieć, że to jest prohormon nawet wręcz, nie tyle witamina. I przychodzi czas, że powinniśmy zacząć ją suplementować, powinniśmy zacząć tutaj dostarczać ją z zewnątrz. Czy jest ona potrzebna, czy jest ona w jakiś sposób niezbędna? Podstawą jest to, żeby sobie sprawdzić jej poziom. Jeżeli chcemy jakąkolwiek witaminę tutaj ocenić, oszacować, czy nasz organizm jej potrzebuje, czy nie, warto byłoby sobie zrobić badanie. Tak samo badanie właśnie witaminy D3 i skorelować ją potem w suplemencie, na przykład z K2, które będzie miał uzupełniające działanie, szczególnie jeżeli chodzi o wapń w naszym organizmie. Jako że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, warto ją przyjmować właśnie z produktami, które są bogate w tłuszcze. Pora, kiedy będziemy ją przyjmować, to będzie przede wszystkim pora wieczorna lub przed snem. Dlaczego? Dlatego, że ona bardzo uspokaja, bardzo tonizuje, wspomaga właśnie proces już zasypiania, więc będzie w trakcie dnia, jeżeli byśmy ją podawali, jej efekt będzie taki, że będziemy mogli czuć się zmęczeni, będziemy mogli się czuć senni. Skąd to wynika? No, mamy taki prosty przykład. Wyjdźmy sobie w lecie na słońce, posiedźmy sobie trochę na słońcu, tak? Schodzimy z tego słońca, jesteśmy zmęczeni. Zaczynamy być zmęczeni, chce nam się spać, nie mamy energii. Jest to właśnie związane ze wzrostem tej witaminy D3 i z tym, że jej poziom zaczął wzrastać, więc odczuwamy to jako swego rodzaju tutaj zmęczenie. Kiedy jeszcze będzie ona nam bardzo potrzebna? Warto ją przede wszystkim połączyć z innymi tłuszczorozpuszczalnymi substancjami, witaminą E. Warto ją tutaj łączyć także z omega-3, będzie miała to też bardzo, bardzo dobre działanie. W produkcji naszych endogennych hormonów też odgrywa olbrzymią funkcję, a więc też będzie nam tutaj wspomagać zarówno przy budowaniu endogennego testosteronu, jak i też innych substancji regulujących w naszym organizmie. Warto odpowiednio dobrać, warto odpowiednio dostosować do własnych potrzeb dawkę witaminy. Nie zachęcam do tego, żeby samodzielnie to robić. Najlepiej albo niech dobierze nam to ewentualnie lekarz, jeżeli wyjdzie nam w badaniu, że mamy niedobór, albo też taką dawkę możemy sobie, że tak powiem, prewencyjną wziąć, a więc około 1000 jednostek skorelowaną odpowiednio z witaminą K2 i używać ją prewencyjnie praktycznie przez cały okres jesienno-zimowy. Jednak jeżeli zależy nam na bardzo dobrym, dokładnym dobraniu sobie dawki, powinniśmy właśnie zrobić badanie i sprawdzić, jaki mamy poziom i poczekać na zalecenie lekarza. Przy dietach niskotłuszczowych może się ukazać, że poziom tej witaminy jest za niski i potrzebujemy jej troszeczkę więcej, potrzebujemy więcej dostarczyć i tutaj wprowadzić do naszego organizmu. Przy różnego rodzaju dietach, gdzie mamy też duże skoki insuliny, mamy duże skoki cukru we krwi, także może ona się okazać przydatna jako pośrednio wspomagająca tutaj właśnie regulację tego cukru we krwi, jako wspomagająca tutaj nasze dobre samopoczucie. Dziękuję bardzo, zapraszam do subskrybowania. Na temat tej witaminy to dzisiaj wszystko i korzystajcie także z mojego kodu rabatowego, który zobaczycie pod filmikiem. Dziękuję, do zobaczenia.